a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Moi drodzy zgromadzeni na adwentowych roradach w kościele ojców dominikanów, te słowa Magnificat, które Maryja wyśpiewała wtedy, kiedy poszła do swojej krewnej Elżbiety, zwiastują nam to, co się dokonało w jej życiu i co było darem Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Już wtedy, kiedy anioł przyszedł do niej i kiedy dokonało się wcielenie, kiedy Bóg stał się człowiekiem i zaczął żyć pod jej sercem, usłyszała: zdrowaś Maryjo, łaski pełna. I kiedy prowadziła z aniołem dialog na temat tego, co się stanie, co się stało, wtedy nie mogła inaczej zrozumieć tego, co się stało, jak tylko przez ów prymat łaski, którego doświadczyła w swoim życiu. Mimo że była przygotowywana przez Boga od samego początku na to, by być Matką Zbawiciela, mimo że była przygotowana przez przywilej niepokalanego poczęcia, to przecież to, co się dokonało w zwiastowaniu, stało się za sprawą Ducha Świętego. Maryja nie zostawia tej wiadomości dla siebie. Maryja, świadoma swojego obdarowania i tego dotknięcia przez miłosierdzie Boga, idzie do swojej krewnej Elżbiety po to, by z jednej strony wyśpiewać Bogu uwielbienie, dziękczynienie za to wielkie miłosierdzie, ale równocześnie idzie także po to, żeby zwyczajnie swojej krewnej Elżbiecie pomagać. W ten sposób dzisiejsza liturgia słowa wprowadza nas także w ten szczególny adwent, jaki przeżywamy w tym roku. Adwent, który przeżywamy w roku świętym miłosierdzia Bożego. Tak zaplanował, tak chciał i tak zapowiedział i wprowadził papież Franciszek, rozpoczynając 8 grudnia święty rok miłosierdzia. I szukamy pewnie tak normalnie, zwyczajnie odpowiedzi na pytanie, co powinniśmy zrobić w tym roku szczególnym, przeżywając święta Bożego Narodzenia, przeżywając cały czas roku liturgicznego, który przeżywamy jako rok miłosierdzia. Właśnie Maria jest przykładem tej postawy, którą powinniśmy naśladować. Z jednej strony mieć świadomość obdarowania, że wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy, mamy od Boga. I trzeba tak jak ona iść i ciągle śpiewać, wyśpiewywać Bogu miłosierdzie. A równocześnie tak całkiem konkretnie, tak jak ona w domu krewnej swojej Elżbiety, to miłosierdzie świadczyć innym ludziom. Człowiek obdarowany przez Boga idzie, by być miłosiernym dla innych ludzi. To jest ta postawa, która powinna nam towarzyszyć w całym roku miłosierdzia. Papież Franciszek wśród wielu ważnych wydarzeń tego roku, które trzeba przeżywać, wśród wielu wydarzeń symbolicznych, bardzo mocno akcentował i akcentuje, aby najważniejszą, czy bardzo ważną celebracją roku miłosierdzia, roku świętego, było głębokie przeżywanie sakramentu pokuty, gdzie człowiek dotyka wprost Bożego miłosierdzia. Z kolei dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam o powołaniu Samuela, właściwie o przygotowaniu Samuela do wielkich zadań w Ludzie Bożym. Znamy powołanie Samuela wtedy, kiedy prowadzi dialog z Bogiem, w którym to dialogu uczestniczy Heli, mądry kapłan, do którego przyprowadziła tego młodego człowieka matka Samuela. Ale widzimy, jak to przygotowanie przez Boga tego proroka trwa bardzo wcześnie, po to, żeby mógł uczynić wielkie rzeczy, bo żył w tym czasie, kiedy naród wybrany przeżywał swoje ważne momenty dziejowe. W tym momencie dotykamy tego drugiego tematu, który nas tutaj dzisiaj gromadzi. Rzeczywiście, święty Dominik, młody człowiek, który wybiera kapłaństwo,
ale czuję w sobie jakiś duchowy niepokój, że to jeszcze nie jest wszystko, że to dzieło ewangelizacji, które prowadzi ze swoim biskupem, jest jeszcze niewystarczające na swoje czasy trudnego XIII wieku i dlatego, kiedy umiera biskup, on postanawia pomyśleć o czymś więcej, przygotowany przez Boga. I w ten sposób 799 lat temu właśnie w dniu dzisiejszym uzyskuje aprobatę na swoją koncepcję nowego zgromadzenia. Pewnie nawet w najśmielszych marzeniach i pokorze swojej nie myślał, że wyrośnie z tego tak wielkie dzieło. 800 lat, rok jubileuszowy, przeżywają ojcowie dominikanie, a my przeżywamy ten rok razem z nimi, dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak czas potwierdził tamten charyzmat, jak czas potwierdził to wszystko, co miał w swojej myśli, w swoim sercu, prowadzony przez Pana Boga, święty Dominik. I wiemy, jak to jest dzieło ponadczasowe, które doprowadziło nas do dnia dzisiejszego. I wiemy także i to, że po 800 lat ojcowie dominikanie w całym Kościele, a zwłaszcza w Kościele w Polsce, są obecni w tych wszystkich kluczowych miejscach naszej ojczyzny, w tych wszystkich wielkich miastach, w których trwa formacja ludzi, w których trwa formacja studentów. Ta obecność w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, to jest znak żywotności tego zgromadzenia, tego zakonu, który powstał 800 lat temu. I dlatego cały ten rok niech będzie rokiem modlitwy w intencji ojców dominikanów, ale także modlitwy o powołania do tego zakonu i także modlitwy o prowadzenie tego wielkiego dzieła ewangelizacji na miarę potrzeb naszych czasów. Znakiem konkretnym, symbolem, który zostanie w tym Kościele, tu w tym miejscu, jako znak roku jubileuszowego, będzie kaplica świętego Dominika i wprowadzone do niej relikwie tego świętego. Ale one są symbolem i znakiem, który ma nas prowadzić do Pana Boga, który ma nas prowadzić do modlitwy przez wstawiennictwo świętego Dominika i które to znak ma nas prowadzić do naśladowania, tego poświęcenia, tego skrajnego ubóstwa, które stanęło u podstaw tego żebraczego zakonu, po to, żeby być skutecznym w przepowiadaniu Ewangelii, wiarygodnym dla tamtego świata i także dla naszego świata. Nie w sposób, moi drodzy, w tym momencie nie wspomnieć ojca Jana Góry, którego Pan zabrał wczoraj do siebie niespodziewanie. Ale wiemy doskonale, że w jakimś sensie śmierć każdego człowieka i nasza pewnie też bywa niespodziewana. W związku z tym zawsze jesteśmy, czy powinniśmy być do niej przygotowani. To, że mówi o tym dzisiaj cała Polska, mówią media, to świadczy o tym, że to także był człowiek powołany do dzieł szczególnych. Niewątpliwie odszedł i Polska straciła i dominikanie stracili ojca i kapłana nietuzinkowego. Choć większość z was zna go prawdopodobnie przede wszystkim z dzieła Rednicy, z dzieła Jannej, z wielkiej zdolności, talentu do gromadzenia wokół siebie młodzieży, to jednak trzeba pamiętać, że w całym swoim kapłaństwie był to człowiek zawsze nietuzinkowy. Człowiek, który potrafił przyciągać do siebie. Pamiętam jeszcze z Krakowa takie rekolekcje, takie kazania, które mianowicie wcale nie były łatwe. Były bardzo trudne, czasem historiozoficzne, ale potrafił gromadzić przy sobie młodzież, inteligencję, którzy go słuchali, dlatego że tam była ta jego przemyślana, przemodlona, głęboka treść. Dlatego wpisując tę śmierć, to nie jest przypadek, że stało się to właśnie dzisiaj, kiedy wspominamy tamtą wielką rocznicę, wspominając i wpisując śmierć ojca Jana w ten jubileusz dominikański, módlmy się za niego,
ale równocześnie starajmy się szukać w tym, czego dokonał i w tym, co robił, szukać nie tylko następców takiego dzieła, ale szukać także własnego sposobu prowadzenia ludzi do Jezusa Chrystusa, świadectwa dawanego w roku miłosierdzia. W tych intencjach, bracia i siostry, dziękując wam bardzo za tę piękną, liczną obecność w tak wczesnej porze dnia, w tych intencjach módlmy się w czasie tej Eucharystii.